studiu czwórki pojawił się już gość. Razem z nami jest Bolesław Chromry, depresyjny rysownik, skandalista. Dzień dobry. Świetny opis. Dziękuję, ale nie mój. Nie, to ktoś z wydawnictwa. Ktoś z wydawnictwa napisał. Tak? Tak, bo ja już nie mam dosyć pisania tych biogramów, bo to, według mnie ta zabawa się już skończyła. Ja autokracja też. Już teraz tylko książki. Tak. Bo jednak skupiasz się na tej dziedzinie literatury. Kryminały, roman, sidła, poradniki, książki kucharskie. Damian, ale wiesz co, tak zastanawiam się, bo jesteś znanym rysownikiem, a tu książka się pojawiła i to książka do czytania. I tak może byś wyjaśnił. Halo, jak to? No ale ja zawsze posługiwałem się słowem i tak rysunki są ze słowami, o słowach, czasami z samymi słowami, więc to jest jakby naturalna kolej rzeczy, jakiś tam rozwój. To też jest mój osobisty sukces, że ja tą książkę napisałem, bo nie wierzyłem nigdy, że to się wydarzy. No a generalnie całe życie o tym marzyłem. Także zrobiłem to, bo o tym marzyłem. Spełniam marzenia. Hurra! Życie jest super. A jak długo pisałeś, jak długo do tego się zabierałeś? Czy to wydawnictwo do ciebie się odezwało? Hej, fajne rysunki ze słowami, to może więcej tych słów i... Ja im przedstawiłem taką pierwszą propozycję, która była, miała konspekt, była... taką zamkniętą już pomysłem na powieść, no ona była dosyć hardkorowa i powiedzieli, że to nie, ale że może coś innego. No i tak się złożyło, że akurat kilka dni wcześniej z moją żoną Magdą wymyśliliśmy wieczorem w domu taką śmieszną opowieść, taką trochę pastę. No i dostałem błogosławieństwo od świętej Magdaleny, że mogę napisać z tego książkę. No ale ta książka ewoluowała, także jakby ta pasta, jakby ten szkielet scenariuszowy wymyślony w domu jest szkieletem, no a wiadomo, a organizm to jak to organizm, niektóre organy gniją. Ale to może powiedz mi o tym, jak wyglądał ten szkielet, czy w tym szkielecie była ta para bohaterów, czy były pieski, czy jakby no tak, głównie społeczeństwo? Głównie były pieski i bohaterowie. Jakaś tam intryga, bo wiadomo, że w każdej literaturze, w każdej jakiejś książce musi być jakaś intryga. Tak mnie uczyli. Tak, no jesteś rysownikiem, ale słychać, że na literaturze też... Książkę jakąś przeczytałem. Tak. Ojca Chrzestnego tylko. Głównymi bohaterami są przedstawiciele bardzo szeroko pojętej branży kreatywnej. No i chyba śmiało można powiedzieć, że ty też jesteś przedstawicielem tej branży. Czy to wynika z tego, że siedzisz w tym środowisku, masz już go trochę dosyć, jesteś taki tym zmęczony i chciałeś wytknąć pewne problemy, zagadnienia, które się tam pojawiają? Czy haha, to jest jednak tak śmieszne, że napiszę o tym książkę? No zmęczony to ja jestem, ale każdy w Polsce jest zmęczony. Czy tego chcę, czy nie, do tej klasy należę i cały czas mówię, że stoję dwoma nogami w dwóch różnych środowiskach. Jedno to jest artystyczne, drugie powiedzmy reklamowe. No i te środowiska dosyć dobrze znam. No i prawda jest taka, że całe nasze środowisko, wszyscy nasi znajomi jakby poruszają się po tych dwóch płaszczyznach, po tych dwóch polach. No i było to naturalne, że opisałem jakby takiego, stworzyłem, głównymi bohaterami jest małżeństwo Doroty i Bartka i oni są takimi Frankensteinami, takimi zlepkami tych wszystkich zachowań, które znam ze znajomych, z siebie, z przyjaciół, z nieznajomych, ze znajomych znajomych. Ale pojawiają się tam też inne warstwy społeczne, które istnieją w Polsce. Tak samo jak branża kreatywna, która mimo, że brzmi jakby nie istniała, klasa kreatywna też tak się nazywa. No i powiedzieliśmy o tym, że dużo branży i przedstawicieli tej branży kreatywnej i ich cech jest w tej książce, ale też są inne grupy społeczne przedstawione. Te grupy społeczne bardzo często też w twoich innych pracach się pojawiają, na przykład dresiarze. Tak, ale nie wiem, czy dresiarze to jest grupa społeczna. Nie no, w sumie są, jak są dresiarze i dresiarek, to tak, nie, to są. Wiesz co, ja czytając tę książkę myślałem bardzo dużo o klasizmie, że ten wątek jakby pojawia się nie tylko w tej książce, ale też w innych twoich pracach. I ten wątek tego, że niektórzy czują się lepsi od innych, ale czytając twoje dzieło miałem takie wrażenie, że ty trochę szydzisz z tego szyderstwa. Czy dobrze to zinterpretowałem? Tak. Jest. Bo prawda jest taka, że no, większość osób, które kupują mieszkania w gentryfikujących się dzielnicach, sami z takich dzielnic pochodzą. To jest jakby częsty motyw, że ktoś wyjechał z blokowiska w swoim mieście, wyjechał do Warszawy, nagle pojawiły się pieniądze
i pomieszkał kilka lat w Śródmieściu w instagramowym mieszkaniu, no i później kupujemy mieszkanie na Pradze Północ albo jakiejś innej tańszej dzielnicy i nagle zachwyca się jakby lokalnością, lokalsami, zapominając, że w swoim pierwotnym, doraźnym bloku też byli piace na przykład. Mhm. Albo też były tak zwane wredne baby blokowe. Ale jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest tak jak chęć zachłyśnięcia się tym, nie wiem, lepszym światem, z jakimś czasem to minie? Bo opisujesz to pokolenie obecnych 30-latków. Mm-hmm. Czy myślisz, że za 10, za 20 lat, ale oni wtopią się w to środowisko, do którego właśnie dołączyli? Właśnie, jestem strasznie tego ciekawy, no bo teraz wszyscy są dominującym trendem jest równość. Mm-hmm. I powrót do nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych, które nasi rodzice porzucili, a dziadkowie jakby założyli. Czyli jesteśmy tym następnym pokoleniem. Tylko pytanie, czy faktycznie te więzi sąsiedzkie to jest fajne, dopóki nie wyprowadzą się do kolejnego mieszkania, na przykład na Żoliborzu. Czy faktycznie te więzi sąsiedzkie będą na całe życie? Ale to już chyba zależy od każdego z nas. Jak się zachowuje w Gloczuńciu i czy mówi dzień dobry. W twojej książce pojawia się także bazar przy ulicy Namysłowskiej. Tak, istniejący. Jak poznałeś to miejsce? Jak na nie trafiłeś? Przez przypadek. Mhm. Była zima, podłoga była skuta lodem, a tam Maryjki. No ja to miejscu wcześniej nie słyszałem, trafiłem tam przez przypadek i tak już zostałem, że przychodzimy tam z moją żoną bardzo często, no to jest tak akurat cecha wspólna z Bartkiem i Dorotą. To zapożyczyłem od nas, to zamiłowanie do fajnych rzeczy z Namysłowskiej. Czyli jednak w tej książce trochę... Przyznaję się. No, trochę też wyśmiewasz jakby... Samego siebie, oczywiście, że tak. No, myślę, że 30% to jesteśmy my. Dorota i Bartek, a reszta, no, tak jak mówiłem, to jest ten koktajl. Mm-hmm. Albo bajaderka. Ale taka niesmaczna. Taka, wiesz, uschnięta. Taka już tak, że jesz, a nagle wyciągasz włosa. Dobra. Ta książka traktuje o pokoleniu współczesnych 30-latków i o ich... problemach, właśnie. O ich cierpieniach. Ich cierpieniach, właśnie. Czy ta grupa, którą tutaj opisujesz, czy ona ma rzeczywiste problemy, czy oni sobie sami trochę te problemy wyszukują? Jak myślisz? Myślę, że mają problemy natury egzystencjalnej. Pod tytułem, że nie wiedzieli, że kupili już wszystkie dobra, jakie chcieli kupić, wszystkie sprzęty firmy z jabłkiem i jeszcze bardziej luksusowe rzeczy i już się z tego nie cieszą, więc coś im w tyle głowie chodzi, że na przykład mogliby założyć rodzinę albo zrobić sobie dziecko albo wziąć sobie psa, jak inni bohaterowie tej książki. No ale tłumią te nie wiem jak to określić, takie diabełki albo aniołki, które siedzą na ramionach i coś tam szepczą. Dużo marek pojawia się w twojej książce, ale tak. W twoich rysunkach także. Każda zapłaciła. Tak. Gdyby ta duża marka ze Szwecji odezwała się do ciebie na przykład, żebyś zaprojektował pościel, zgodziłbyś się? Zgodziłbym się, dlatego, bo mają dobre produkty. I ale... są ze Szwecji oczywiście, okay. To wiadomo, grążenie z Polski, żartuję. Ale byłaby mroczna ta pościel. Bo jednak jesteś depresyjnym rysownikiem. Myślę, i skandalistą. Myślę, że byłaby pościel dla dobrych snów i dla złych. Okej, rozumiem. Tak jak z tymi aniołkami. A gdyby Patryk Wega odezwał się do ciebie, że chciałby zrobić ekranizację tego filmu, to kto zagrał głównych bohaterów? Ty. Dziękuję. A Dorota? Dorota, a myślałem, że ja Dorotę. Nie. Ty Bartka, a Dorota Stalińska. O, super, dobra. To jest już, jesteśmy umówieni. Komisarz Alex, piesek. Zupełnie taki jak w opisie. Damian, w ostatnim czasie też na pewno kto śledzi sobie trochę internet, zauważył twoją współpracę z festiwalem Unsound. Si. Jak do tego doszło? O, to jest rysownik z Krakowa. My też jesteśmy festiwalem z Krakowa. Myślę, że ten Kraków, to wspólne pochodzenie miało jakieś znaczenie, chociaż nie pytałem o to jeszcze. No, któregoś dnia napisała do mnie Gosia Płysa z festiwalu Unsound. Z luźną propozycją. Tak naprawdę nie wiedziała, ona nie miała jakby konkretnego planu, co ja miałbym zrobić, ja też nie miałem takiego planu. No i jakoś tak to ewoluowało, że zrobiłem im wszystko. A bywałeś kiedyś na Unsoundzie? W Krakowie. Na Unsoundzie bywałem, ale na jakby pojedynczych wydarzeniach, bo jest taka prawidłowość, nie wiem od czego to zależy, że
kiedy jest dużo wydarzeń w mieście, w którym mieszkasz, to na nie nie chodzisz. Dopiero jeździsz na nie, jak się wyprowadzisz z tego miasta. Wiem, o co chodzi. No, nie wiem, o co. Ja też wiem, o co chodzi, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja tak mam na przykład z festiwalem Up to Date w Białymstoku. No tak. Ja widziałem, że tam z rodzicami. Dziękuję bardzo. No to Damian, dziękuję ci bardzo serdecznie, że odwiedziłeś nasze czwórkowe studio. Naszym słuchaczom serdecznie polecamy książkę Pozwólcie pieskom przyjść do mnie, chociaż nie same rysunki, ale trzeba niestety poczytać. Ale no i tak, trzeba dużo poczytać, ale jest duży font. Jest duży font i jest trochę tych rysunków i taki, jak jest już rysunek się pojawia, to nawet na dwie strony. Tak, i dużo jest, dużo koloru, żeby nie było biedy, że nie jest narysowane. Czerwonka na przykład. No, że rysunek fajne, po prostu. Fajne, fajne. Takie mięso graficzne. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Bolesław Chromyr był razem z nami. Wielkie dzięki. Dziękuję.